you will lose everything. Once branded, the symbol of the curse. Walled off land. Souls-like. Jak kiedyś odpychałem się rękami i nogami od tego gatunku, tak dzisiaj ciągle jest mi ich mało. Zacząwszy od Dark Souls 1, Demon's Souls, no i teraz Dark Souls 2, Scholar of the Fierce Sin. Po splatynowaniu DS2, teraz jeszcze zabrałem się za Bloodborne, ale on dla mnie jest największym rozczarowaniem gamingowym. Może jak splatynuję, to coś pokrótce szepnę, co mi w nim nie pasi i jak za pomocą gliczy wbić platynę. W przyszłości z pewnością zabiorę się też za Dark Souls 3, może Elden Ringa lub grami pochodnymi, ale dzisiaj opowiem wam o Dark Souls 2. Akcja gry dzieje się w innym królestwie, o nazwie Drung Lake, i opowiada o pustych ludziach dotkniętych przez klątwę z nieznanego powodu. I tym razem znowu rozchodzi się o tytułowe mroczne dusze, które pozwolą nam przetrwać i zmierzyć się z demonami z tego świata. Tak samo jak w Dark Souls czy Demon's Souls, wybieramy sobie naszą postać, czy jesteśmy rycerzem, czarodziejem lub innym bandytą, łucznikiem itd. Kolejnie tak samo jak w jedynce, prowadzimy samodzielnie naszą przygodę. Możemy iść początkowo w cztery różne miejsca, które później się rozgałęziają, łączą i przygoda tak nas poprowadzi jak powinna. Niby można udać się w niewłaściwe miejsce, ale gra nam to zakomunikuje lub nie, równając was po prostu z ziemią. No i właśnie to jest magia tej serii. Nigdy nie wiesz, czego się spodziewać, a każda nowa lokacja to mnóstwo tajemnic i historii, które tak jak w poprzednich częściach jest przedstawiana głównie w opisach przedmiotów. Od czasu do czasu spotkamy różne postaci, które opowiedzą nam o czasach przed upadkiem Drung Lake, o królu czy olbrzymach i ich konflikcie. Ale to wszystko można przyrównać do streszczenia. Tak samo jak w jedynce, wystudiowałem całą Wikipedię poświęconej grze. Naprawdę wspaniała i wciągająca lektura. Żeby zrozumieć całość gry, jest to warunek niemal konieczny. Musicie wiedzieć, co jaki przedmiot robi i jak używać ich w kluczowych momentach. Nie każda broń nadaje się na każdego przeciwnika. Na przykład tacy rycerze są podatni na błyskawice, a mrok zdaje się im nic nie robić. I jest tego mnóstwo. Znowu zostałem tak wessany w świat gry, że niemal w inne produkcje nie grałem. Ba, raz nawet nie poszedłem spać po nocce w pracy, bo byłem tak zaciekawiony nowo odkrytą lokacją, że wyobraźnia nie pozwalała mi zapaść w sen. Tak bardzo Dark Souls 2 siada w głowę. Najwięcej tych mechanik Souls-like omawiałem w recenzji numer 8 z Dark Souls 1, dlatego też zachęcam do zapoznania się z nią, ponieważ tam szczegółowo opowiadam o mechanikach i funkcjach gry, które w zasadzie w dwójce są takie same. Jednak względem jedynki jest dużo ułatwień, momentami aż zbyt dużo. Może być to kontrowersyjne z mojej strony, ale Dark Souls 2 znacząco spuścił z poziomu trudności. Grając w jedynkę lub też w Demon's Souls'y, dwójeczka to wręcz przedszkole. Możecie zobaczyć tak samo jak w pierwszej recenzji, za którym razem pokonywałem bossów. Sporo z nich mi siadło za pierwszym razem. Notowałem sobie to wszystko w zeszycie i możecie zobaczyć, ilu z tych bossów zbiłem za pierwszym razem. Pokazuję tutaj mniej więcej poziom trudności bossa według mnie i za którym razem go ubiłem. Myślę, że ułatwień jest kilka. Przede wszystkim kukły człowieka. To przenośne człowieczeństwo. Nie jest wymagane użycie go przy ognisku. Można zrobić to wszędzie. Co prawda przy śmierci redukuje nam się każdorazowo życie o 5%, ale kukieł w grze jest tyle, że w ogóle tego nie odczułem. Nosiłem niemal do końca po 40 w ekwipunku, gdzie takie człowieczeństwo z jedynki było niemal rarytasem i nie można było nim szastać na lewo i prawo, niczym sasin z kasą na wybory, które się nie odbyły. Ponadto kolejnym konkretnym ułatwieniem są ogniska. Jest ich zdecydowanie za dużo i nie ma tego wyzwania. Wiele ognisk jest ukrytych za iluzorycznymi ścianami w zasadzie przed instancją z bossem. Czasem stoją nam tylko ze dwa mobki, albo czasami nawet żaden. Nie ma tutaj tego wyzwania i takiej satysfakcji jak w poprzednich częściach. Są też fantomy NPC lub inni gracze, którzy chętnie nam udzielą pomocy w walce. Przyzywałem ich tylko czasami, głównie pod trofea związane z przymierzami, by za walkę w kooperacji dostawać przedmioty niezbędne do tych ugrupowań. Celowo przyzywałem dwa fantomy do walki z Freją, ulubienicą księcia, by wyrównać szanse, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że małe pajączki boją się ognia. Później dowiedziałem się tego dopiero z Wikipedii.
Dam linka oczywiście w opisie. Bossy w znacznej większości są łatwe, ale obserwując moje zapiski, są też tacy, na których utykałem lub są bardziej skomplikowani. Na przykład skopiowane gargulce z jedynki, tyle że tu walczymy z trzema naraz, a znając je z poprzedniej części, rozwaliłem wszystkie pięć za pierwszym razem. Mroczny łowca z przymierza mroku trzyma poziom, ale ze starożytnym smokiem to już przegięli pałę po całości, ale o tym później. Ogólnie mówiąc, jest momentami aż za łatwo. Śmierć to żadna kara. W sumie nie zdarzała mi się często. Poprzednie części nauczyły mnie pokory i cierpliwości i nauczyłem się korzystać z tych atrybutów. W tej grze nie można machać bronią jak w Skyrimie czy w innym RPG-u. Tutaj trzeba korzystać z okazji lub kontratakować jak ja. Zresztą patrząc na moje gameplaye w tle, na pewno widzicie, że gram bardzo defensywnie i czekam na okazję. I mi się to zawsze sprawdzało. Odradzam parowania w tej grze. Jest dosyć ryzykowne, a tarcze często mogą wam zablokować znaczną większość obrażeń, jak nie całe. Ale to w zależności od typu tarczy. A jeśli nie gracie z tarczą, a na przykład dwuręcznym mieczem jak ja, to turlajcie się, jest to dużo bardziej skuteczne. Polecam też używać backstaba, tak jak w jedynce czy Demon's Soulsach. Daje to satysfakcję z nieogaryzmu wrogów. I tak w mega skrócie, te cechy sprawiają, że od Dark Souls 2 naprawdę jest się ciężko oderwać. Wiem, że wśród fanów ta część jest uważana za czarną owcę i jestem to momentami w stanie zrozumieć, ale grało mi się wybornie. Ale właśnie, Dark Souls 2 w miarę grania zaczyna ujawniać swoje mroczne strony. W jedynce narzekałem na recykling, a w dwójce to już nie wiem, czy nie ma go więcej. Na pierwszy rzut oka nie widać podobieństw. Już chrzanić te gargulce, ale wstawianie w cudzysłowie nowego bossa ze skopiowanymi ruchami z pierwszej części to droga na łatwiznę. Wiele ciosów, odskoków będziecie w stanie rozpoznać i odpowiednio zareagować, bo tego nauczyła nas część poprzednia. Na przykładzie boss z Błękitnej Katedry, stary łowca smoków, to Ornstein z jedynki. Nie chodzi mi o samą postać, bo Wikia rzecze, że ten z jedynki mógł być iluzją i tak naprawdę dopiero tutaj stawiamy mu czoło. Uczepić się muszę ruchom tej postaci. Początkowo myślałem, że to penetrator z Demon's Souls, jednak po głębszej analizie na Wiki jest to dosłowna krzyżówka Ornsteina z Artoriasem. Następny boss, a raczej trio bossów, pojawiają się w późniejszej części jako niebossy i tak dalej. Pamiętacie Havela z jedynki? Tutaj w dodatku jest on bossem, dodatkowo wziął sobie dwóch przydupasów, ale już przynajmniej nie zabija na hita. Balans niektórych bossów też leży i kwiczy. Zobaczcie, że do Vendrika nie miałem większych problemów. Problemy przyszły po nim, wraz z dodatkami. Tutaj śruba została dokręcona może nie przesadnie, a w zasadzie na taki poziom, w jakim powinna być cała gra. I skok poziomu trudności jest ogromny i początkowo ciężko jest do tego przywyknąć. Muszę wspomnieć o starożytnym smoku z kaplicy. Boss niby opcjonalny, ale jako perfekcjonista musiałem się z nim zmierzyć. Jak ten boss jest źle zaprojektowany, to głowa mała. Atak zionięciem w praktyce jest nie do zablokowania czy też uniknięcia. Raz na 10 razy udało mi się odbić na odpowiednią odległość przed zionięciem. Wzlot smoka jest nie do przewidzenia i nie da się perfekcyjnie zareagować. Ja wiem, że są ludzie, którzy tego bossa zabijają chochlą od zupy, ale w porównaniu z resztą przeciwników, ten w mojej opinii ma za duży obszar tego ognia, co zmusza ciągle do leczenia. To w sumie drobnostka. Skłaniałem się nawet do myśli, że druga część Dark Souls mogłaby dostać się pierwszy raz w tej serii 10 na 10. Ale to, co wam teraz omówię, nie mam pojęcia, jakim cudem coś takiego mogło zostać zrobione. Jeśli się nie mylę, co do pojęcia, Dark Souls 2 cierpi na martwe przyciski. Nie wiem, czy to się dzieje na PS3 lub PC, ale wciskam kwadrat, żeby gulnąć Estusa, postać Estusa nie wyciąga. Albo chcę wziąć dwa łyki, czyli wciskam odpowiednio dwa razy kwadrat, to postać wypije go tylko raz. Trzeba wyrobić sobie nawyk, by wciskać po 3-4 razy w przypadku dwóch użyć i 2-3 w przypadku jednego łyka. Albo chcę sprintować. Przytrzymuje kółko, a postać nie sprintuje. Trzeba puścić kółko i wdusić je jeszcze raz. W Demon's Souls czy Dark Souls 1 to się nie działo, ale największy ból dup mam na to, że wciskając kółko, około raz na 4 razy unik nie aktywuje się. Przy rycerzu z oparów na NG++ widać to doskonale. To też omówię w wątku trofeowym, ale ta sama walka plus dwa oczka wyżej powoduje, że jakimś cudem wciskanie kółka do uniku nie działa.
Puściłem wam tę walkę teraz w tle, poobserwujcie sobie. W tej walce wciskam kółko przed unikiem znerwicowany po 5-6 razy, a postać i tak się nie turla, przez co ginę. Przy ognisku nawet wciskałem kółko i testowałem, czy to nie wina pada, ale nie. Pad działa bez zarzutu. Estus oczywiście też się tutaj baguje, więc moja szybka rada. Podczas pierwszego NG zbierzcie wszystkie dusze na Dali, czyli 12, czary i wszystko z tego dodatku. Inaczej wydacie na Valerin więcej kasy niż na zakup tej gry. Nie zapuszczajcie się do mglistej wieży na NG plus i wyżej jak ja, bo to ból większy niż po wycięciu wyrostka robaczkowego. No i teraz przyszedł czas na ostatniego psa pogrzebanego, który sprawił, że zrozumiałem, czemu Dark Souls 2 jest przez rygorystycznych fanów nazywany czarną owcą. Wymuszone PvP. Dosłownie wymuszone. W Dark Souls 1 inni gracze atakowali tylko, gdy chodziło się jako człowiek. A tutaj atakują niezależnie od naszej formy. Dlatego też w recenzji jedynki nie poruszałem tego tematu. Wiecie, jaka jest moja zasada życiowa? Niech będzie sprawiedliwie. Przy czym sprawiedliwość nie równa się równości i jak wiedza nie równa się inteligencji, mniejsza. Gra i mobki spoko, są nieuczciwe i z tego to uniwersum słynie. Ale co jeśli robicie trudną lokację, nie macie już niemal zdrowia? Zbliżacie się do ogniska i wyskakuje komunikat, że ktoś was najechał? Próbowałem walczyć nieraz i zamysł tych najazdów jest pozbawiony czegokolwiek. Atakujący gracze mają pozakładane najlepsze przedmioty pod walki PvP oraz jakiś kosmiczny level, przez co nie jest możliwe zadanie im sensownych obrażeń. Raz udało mi się zrobić backstaba na 200 poziomie postaci i nawet nie zabrałem zawodnikowi 1/5 zdrowia. Ci najeźdźcy są ignorowani przez pozostałych wrogów, czyli atakują zgodnie z zasadą honoru, wszyscy huzia na juzia. A ty nie masz szans nawet kółkiem odskoczyć, bo naciśniesz się 2 razy, a nie 3 i nie zadziała. Ugryzłem się w palce właśnie, bo chciałem tutaj napisać wulgaryzm. Później już po prostu przy atakach wychodziłem z gry wyłączając ją. Nie dawałem poszywki tym atakującym śmietnikom. Co prawda gra będzie wam piszeć, że dawam bana, ale ja go dostałem po około 15 wyjściach z gry. Ale o tym za chwilę. Ja się pytam w takim razie i nawet szperałem specjalnie po Wikipedii. Jak uniknąć tych starć, nie tracąc pozostałych wspaniałych aspektów online? Są 2 sposoby. Pierwszy to odpięcie konsoli od internetu. Tak, gra nie ma wewnętrznie opcji wyłączenia online, ale przez to tracicie wskazówki od innych graczy, które już nie tyle, że pomagają, co często są po prostu zabawne. Druga metoda jest tak paradoksalna, że ktoś powinien twórcom dać jakąś antynagrodę. Polega ona na zyskaniu banana online, czyli właśnie podczas ataków wychodzić z gry. Jak mówiłem, po 15 razach dostaniecie komunikat, że ze względu na problemy z siecią czy coś tam, nie możecie brać udziału w sesjach online. I to jest nagroda po prostu. Będziecie mieć święty spokój i podpowiedzi od graczy pozostaną. Bana możecie anulować na NG+, za pomocą kości porządku przywracającej online, bo będzie to potrzebne później przy farmieniu m.in. słonecznych medali. Jedyne skojarzenie z przymusowym wpychaniem tych ataków innych graczy kojarzy mi się z imieninami u ciotki, gdzie nachlany wujek wpycha tobie, abstynentowi kielicha i mówi: pij młody, bo ci kuśka nie urośnie. Wujku, ale jestem absolwentem, abstynentem. Kurwa, co ty mnie za farmazony gadasz? Pij jak Polak albo wynocha z mego domu. I wtedy opuszczasz lokal. Ostatnia sprawa to problem z wyszukiwaniem znajomych do kooperacji. Ile się z kolegą wymęczyć musieliśmy, żeby nasze znaki się pojawiały. Dołączyliśmy nawet do odpowiedniego przymierza i założyliśmy specjalny pierścień, który miał to ułatwiać. A tu nic. Znak się nie pojawia i koniec. W jedynce nie było z tym problemu. W trójce według znajomego też nie ma. W Bloodborne gram z tymi samymi kolegami, łączymy się bez problemu. A problemy są właśnie w tej części dzisiaj omawianej. Trofea z początku zdają się być proste. W tej części chociażby nie trzeba mieć wszystkich pierścieni, albo na siłę jako rycerz dawać punkty jak dla maga, by jakiś mag chciał z nami porozmawiać. To znaczy trzeba dać te punkty, ale można je kilka razy w grze przetasować za pomocą naczynia dusz. Bolączką są jednak czary, cuda, uroki i piromancje. Tak jak w Demon's Souls i Dark Souls, trzeba zebrać wszystkie. W pamięć zapadło mi zaklęcie z przymierza dzwonnicy i farmienie jednego mobka 30 razy przez niemal 2 godziny. Polecam tu pierścień ze sznurka z innego przymierza i wypięcie konsoli z neta. Wtedy według wiki szansa na jego spawn zwiększa się.
Inna strona podaje, że szansa na pojawienie się jest ponad 16,5%. Czynność widzicie teraz na ekranie. Trudnością może się okazać wyfarmienie 30 słonecznych medali, by dostać prawdopodobnie ostatni cud w drodze do platyny. U mnie tak akurat wyszło. Musicie pomóc innym graczom pokonać bossa, zostawiając swój znak przywołania, będąc w przymierzu Drogi Słońca. Ewentualnie te medale możecie farmić na sokolnikach w przedsionku na początku gry na NG+. Polecam zaopatrzyć się w złoty sygnet Chciwego Węża i hełm Mimikry. Te przedmioty zwiększają szanse na drop. Jednak farmienie jest dość nudne i mi jako człowiekowi czerpiącemu radość w życiu pomaganiem innym, wybrałem pierwszą metodę. Znak zostawiałem przy pierwszym ognisku w zamku Dranglake i tam najczęściej ktoś mnie przywoływał, bo to ognisko prowadzi do aż 4 bossów. Jedna piromancja będzie wymagała przejścia gry 2,5 razy. Wielka kula ognia chaosu na NG++ będzie dostępna wraz z kilkoma czarami u ducha kanclerza Wellagera na początku zamku Dranglake. Inną absurdalną metodą na tego spela jest dołączenie do przymierza krwi i wygranie 500 pojedynków PvP. Jedna wygrana to 1 punkt, jedna przegrana to minus 1 punkt. Musicie mieć równo 500 punktów. From Software komuś się chyba ostro coś odkleiło w mózgu, bo ktoś, kto dał ten wymóg, chyba nie grał w grę i nie sprawdzał tego, no. I jeszcze zrobił z tego trofka. Szaleństwo jakieś. Możecie też pominąć kilka trofeów. Zwróćcie szczególną uwagę na Lucatiel z Mirry, Bernharda z Jugo i Kapitana Drummonda. Sprawdźcie na wiki ich położenie w grze i przegadajcie ich dialogi do końca. Jeśli spotkana postać się powtarza, to znaczy, że jest git. Ponadto musicie wraz z Bernhardem i osobno Lucatiel pokonać wspólnie 3 bossów. Mogą być ci sami, jeśli użyjecie żaru ascezy. Po spełnieniu tych warunków i ostatnim spotkaniem tych postaci otrzymujecie od nich graty i trofea. Drobiazgową rzeczą będzie sprowadzenie wszystkich mieszkańców do Majuli. Ja jak zwykle grałem postacią fizyczną i musiałem dać 10 inteligencji, by Carnhillon chciał ze mną porozmawiać. Potem idziecie do wiedźm z początku i cofacie sobie te punkty. Po tym wszystkim czas najwyższy przejść na New Game Plus, a nie, czas przejść do podsumowania. Moja ocena gry Dark Souls 2 z Scholar of the First Sin to 8 na 10. Trudność platyny, pierwszy raz określę ją w skali, bo zależy ona od waszego podejścia do gry oraz to, który NG+ macie. Z każdym robi się coraz trudniej. Mi udało się zrobić niemal wszystko w pierwszym NG, ale potem wychodziły mi pojedyncze czary, do których trzeba było się przyłożyć i trudność rosła. Omówiłem je wcześniej. Według mnie trudność wynosi od 4 do 6 na 10. Wiedza z Wikipedii znacząco wam ułatwi wbicie platyny. A czas do platyny to w moim przypadku według licznika gry to 120 godzin i 18 minut. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?